ciekawe, czym ta woda mnie jeszcze zaskoczy dzisiaj. Chociaż na razie to jest szok. Zwiększam tylko kaliber pełnowózkich karpi. No zobaczymy. Boże kochany, jak się pręży. To mi stęży. Zobaczcie, co? Szok. Chodź tu, Figo! Tu! Chodź tu! Spokojnie. Nie, tylko że... Tak, chodź. Tak? A nic nie ma. Co wchodzi do wody? No jak się grzeje, to... Tak, gdzie ktoś. O kurczę, ale sztuka. Teraz pan musi ją wypuścić, nie? Tak. O, jeszcze kawałeczek filmiku i gra. Konkretna ty. I co tam ma? Pogoda? No, jakieś miejsce rozwojowe, nie? Może mi pan nacisnąć ten srebrny przycisk tak delikatnie, żeby wyostrzyło? Będzie pan widział na ekranie, że ostrzy. Z przodu. Na górze, tak delikatnie i widać, że ostrzy. Tak, jeszcze raz. Na krótko. Nie cofnęło się. Przytrzymać, aż wyostrzy. O. No, piękne. Powolutku, kroczek po kroczku. Dobra, udało się. A, ładny. To jest coś niesamowitego, ile ja tutaj łez wylałem na tej wodzie. Płyń, chłopaku. Dziękuję za tą radość, którą mi dałeś. Trzeba przeprosić, ale chyba musiałem odpocząć troszeczkę od tych materiałów kręconych na siłę. Choć jedno jest pewne. Wszystko zrobiłem tak samo. No ma, może z małym plusem. Sportem plusem. Zacząłem tutaj dostawać łomot, stwierdziłem, że tak dużo zmieniło się w wędkarstwie karpiowym na takich łowiskach, że trzeba popracować nad towarem, który jest w stanie być tutaj atrakcyjny. I Marek, to jest to. Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że będę wysyłał łódkę do miejsca za pomocą telefonu, to bym powiedział, że jest psychiczny. Niesamowite to jest. Już kombinowałem, co odwaliłem. A tutaj chyba jeszcze wywózka jedna przede mną. Trzeba, no przecież wchodzą te ryby.
Piękna zasiadka. Wczoraj Tomuś Ludzkowski powiedział: rachunki z dobrem wyrównane. Tak. Bo przyjeżdża się tutaj dobrze bawić i łowić piękne ryby, a nie tylko marzyć o tych wielkich kabanach i popaść w jakąś depresję. To ma cieszyć każda ryba. Co nie zmienia faktu, że są piękne. Ja pierdzielę, niesamowite. Pamiętajcie, wszystko zrobiłem tak samo. Wstałem, nie? Jesienna szaruga po wczorajszym niesamowitym dniu, gdzie 1 listopada siedziałem sobie w krótkim rękawku. Ale co? Można zostać jeszcze jedną dobę, więc dusza hazardzisty. Boże, 1 000 000 złotych musiałby chyba kosztować śpiwór, żeby szło go komfortowo zapiąć. Ole. Następny kupię za 1 000 000. 2 godziny temu rozłożyłem sobie tą kamerkę, żeby ponarzekać. A tu branie. Wystawiłem ją. Nie wiem, na ile to się wyostrzyło, ale olać to. Piękna ryba, niesamowity wyjazd. Ten film nagrywam, bo jedna osoba, którą spotkałem na dzierżnie, uzmysłowiła mi, jak mogły się te materiały podobać. I teraz pytanie, jak połączyć ilość wyświetleń z dobrym i celowym dotarciem. I ktoś mi powiedział taką rzecz, spacerując po brzegach Dzierżna, że odbicie zasięgu, które są w naszych, w moich materiałach, jest na poziomie zadowalającym i statystycznie wysokim. Docieramy po prostu do ludzi. I to jest fajne. Ale też nie najważniejsze, bo najważniejsze jest, żeby robić to, co się lubi. A nie tylko próbować robić tak, żeby zadowolić świat. Chyba będę robił to cały czas tak samo. W przyszłym roku na pewno więcej razy nacisnę czerwony przycisk na kamerce. Jeszcze godzina została. Prześpię się. Autentycznie nastawiłem sobie budzik. Złowiłem 8 ryb. Nie były wielkie, zamykały się w takich nastkach z dużym plusem, 15-17, ale chyba bym ich nie wymienił na jedną naprawdę wielką. Przecież w życiu już mam takie ryby na koncie. Super było to, że udało się połowić, tak normalnie, z pełną kontrolą połowić. Mega. Światło. Ty, zobacz. One do światła ciągną. Jeśli wierzycie, że kulka robi robotę, to to jest kulka, która zrobiła robotę. Generalnie jest wiele czynników, które powodują, że odnosimy sukces, ale no jest to jeden z elementów tego sukcesu. Odpowiednia przynęta, odpowiednie miejsce, czas. Dobrze zagrała miejscówka. Dobrze zagrał czas. Wspaniałe kilka dni nad wodą.
i wreszcie połowione. Nie dokopałem się do mega wielkich okazów, ale zrobiłem tutaj coś, co było dla mnie najważniejsze. Po prostu połowiłem. Nie, że przyjechałem tutaj po jedną wielką rybę i nie będę szanował tego, co tu się wydarzyło. Jest to jedna z najpiękniejszych zasiadek, jakie miałem w życiu. Naprawdę. Ale było fajnie. I jak zwykle, z małym plusem zrobiłem wszystko tak samo.